pozycję zajmuje sylwetka wielkiego księcia Witolda bez pancerza i hełmu, ubranego w czerwony żupan. Zgodnie z przekazem Długosza, Matejko podniósł go do rangi naczelnego dowódcy oddziałów sprzymierzonych. Dominating in the middle of the painting is the focal figure of Grand Duke Witold, without his armor and helmet, dressed in a red frock coat. As envisioned by the historiographer Jan Długosz, Matejko raised the Grand Duke rank to the commander-in-chief of the Allied units. Artysta ustawił Witolda na pograniczu Dzikiego Wschodu i Cywilizowanego Zachodu. Orient reprezentuje właśnie Karacena, specyficzny kształt tarczy i perski miecz w ręce księcia. W rozpostartych, podniesionych do góry rękach unosi miecz i tarczę w geście triumfu.